Więc dzisiaj przedstawił kilka pytań, które mogą się pojawić na rozmowie o pracę na stanowisko junior Angular developer. Są to pytania, z którymi ja się spotkałem na swojej drodze w kierunku znalezienia pracy. Jednak też było tak, że przy jednej rozmowie nie miałem właśnie pytań teoretycznych, tak jak tutaj, tylko miałem udostępnienie ekranu i rozwiązywanie zadań, więc pytania teoretyczne jest tylko jedna z opcji, co nie zmienia faktu, że dobrze być przygotowanym na różne warianty. Więc dobrze znać te też kwestie teoretyczne. Więc jakie to mogą być pytania? To nie muszą być pytania stricte odnoszące się do Angulara, a wręcz przeciwnie, niektórzy rekruterzy mogą przy tej części teoretycznej kłaść większy nacisk na ten czysty JavaScript, ponieważ Angular jest zbudowany z TypeScriptu, który z kolei jest zbudowany koniec końców. TypeScript jest nakładką na JavaScript, na czysty JavaScript. Więc koniec końców Angular jest zbudowany z JavaScriptu. Też często wykorzystuje się te podstawowe metody, znajomość metod, przed higher order functions. To są kwestie z czystego JavaScriptu, więc te pytania tutaj początkowo będą dotyczyły też czystego JavaScriptu. Pierwsze pytanie to jest jedno, które z najczęściej jest spotykanych w takiej rozmowie o pracę na to stanowisko, o którym mówimy. Co różni funkcję strzałkową od funkcji zadeklarowanej? Oprócz oczywistej różnicy, czyli skrócony zapis, funkcja strzałkowa również nie tworzy własnego kontekstu w przeciwieństwie do funkcji zadeklarowanej. Przypuśmy, że mamy taki obiekt, const object, który zawiera metodę showName. Chcemy się dostać do tego, czym jest słowo kluczowe, to jest w tym przypadku, i dostaniemy się do tego, wywołując tę metodę. Za pomocą taki sposób. I teraz mamy, i nam to console zwraca this odnosi się do window. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ funkcja strzałkowa nie tworzy własnego kontekstu, udziedziczy ten kontekst po swoim rodzicu, object. A jaki jest kontekst dla tego object, w jakim kontekście występuje ten object? Object występuje w kontekście globalnym. Też możemy to w inny sposób zademonstrować. Również zwróci nam window, czyli kontekstem object 3, kontekstem takiego zapisu i wywołania jest window. Jednak sytuacja inaczej się rysuje w przypadku, kiedy mamy funkcję zadeklarowaną, ponieważ funkcja zadeklarowana, w cudzysłowie, jakbyśmy to chcieli obrazowo przedstawić, to jakby wywiesza flagę albo zaznacza flagę, wbijając ją w cudzysłowie w ziemię, że ja znajduję się tutaj w tym miejscu i tym miejscem jest kontekst object 2. Czyli jeśli teraz byśmy zrobili object getName, to miało być this. Kontekstem, ponieważ tutaj ona znowu nie tworzy kontekstu, ale dziedziczy kontekst po rodzicu, w tym przypadku po getName. Czyli console.log zwróci nam ten obiekt, object 2. Więc takie to są różnice. Funkcja strzałkowa nie tworzy własnego kontekstu. Jak dostać się do wartości określonego klucza w danym obiekcie? Przypuśćmy, że mamy taki obiekt. Możemy się dostać do klucza. Chcemy się dostać do klucza o nazwie name. Możemy zrobić to w dwojaki sposób. Albo za pomocą dot notation, albo za pomocą bracket notation. Dot notation jest wykorzystywane w przypadku, kiedy chcemy dostać się do stałej wartości, czyli niezmiennej, która nie ulega niezmianie.
Natomiast bracket notation jest wykorzystywana wtedy, kiedy wiemy, że wartość tego klucza w przyszłości ulegnie zmianie. I też w kontekście Angulara znajomość tego, jak się dostać do klucza, do wartości klucza jest bardzo ważna. Co to jest falsy value? Falsy value odnosi się do wartości, która zawsze zwróci false. Czyli jeśli byśmy zrobili, teraz zademonstruję. Ich jest 7. 0 undefined, null i false. Teraz chodzi o to, że jeśli byśmy zrobili taki zapis, to on się nie wykona. Natomiast gdybyśmy zrobili taki zapis, to się wykona, bo wszystko inne, co jest poza tym, to będzie miało warto zwrócić true. Czyli to są false values, tak zwane. I tak bym na to pytanie odpowiedział. Co takiego ma SCSS, czego nie ma CSS? SCSS zawiera wiele mechanizmów, które nie posiada czysty CSS, mianowicie na przykład właśnie, pierwsza rzecz to jest nesting, zagnieżdżenie, ponieważ możemy pisząc jakiś kod, pisać klasę. Możemy to zapisać w taki sposób, a wewnątrz tego możemy pisać klasę. W taki sposób możemy tworzyć zagnieżdżenia tego typu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest modularna budowa. Możemy rozbić na części ten kod, żeby ten kod był bardziej czytelny. Szczególnie jeśli pracujemy w jakimś zespole, to jest bardzo, to rozbicie na moduły jest plików SCSS, aplikacji CSS, SCSS. Znaczy, ja rozbicie aplikacji na stylów aplikacji na części te plików SCSS jest sprawia, że kod jest bardziej czytelny, szczególnie jeśli pracuje się w zespole. Później te wszystkie pliki można za pomocą add import lub małpa import dodać w jednym tym pliku zbiorczym style.css, który to plik po kompilacji połączy te wszystkie pliki w jeden. To jest kolejna rzecz, kolejny mechanizm, który posiada CSS, którego nie ma CSS. Kolejna rzecz, to jest bardzo ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć, widząc to pytanie, to są miksiny. Bo miksiny pomagają skrótowo też zapisać wiele rzeczy. Powiedzmy, że mamy jakiś powtarzający się taki schemat, że mamy piszemy font style, font size, font weight, line height i możemy to wszystko do tego stworzyć na przykład mixin o nazwie set font i tylko będziemy wartości przekazywać po kolei tych według tak jakbyśmy stworzyli funkcję za pomocą tych parametrów przekazujemy wartości, na przykład tutaj będzie font size, tutaj może być font weight i tak dalej. I efekt po kompilacji będzie taki sam. Kolejna rzecz, którą posiada SCSS, której nie posiada CSS, to są funkcje, również mamy coś takiego jak each, while. I możemy tworzyć warunki. Oprócz tego mamy string interpolation wewnątrz tych pętli. Generalnie SCSS wykorzystuje silnik Node, czyli silnik JavaScript więcej z przeglądarki Chrome i możemy tak jakby wpisać JavaScript wewnątrz tego
Coś na wzór, coś podobnego do JavaScript możemy tworzyć wewnątrz tych plików SSS, czyli te wspomniane pętle i tak dalej. Czym jest Polyfills.js? Polyfills.js zawiera, jest to kod JavaScriptowy, który umożliwia nam, gwarantuje nam to, że nasz kod będzie działał w różnych przeglądarkach, które nie supportują, powiedzmy, wszystkich. Jakieś metody mogą nie wspierać. Powiedzmy, że mamy metodę higher order function for each, która to metoda gdzieś tam może nie być wspierana, więc tam kod jest tworzony wewnątrz pliku polyfills.js. Tworzony jest kod, który stworzy tą od nowa tą metodę. Najpierw sprawdzi, czy ta metoda jest wspierana przez daną przeglądarkę, a jeśli nie jest wspierana, no to stworzy tą metodę w taki sposób, że ta przeglądarka na pewno będzie rozumiała tą metodę. Teraz możemy przejść do pytań angularowych. Czym jest Angular? Angular jest frameworkiem JavaScriptowym, który tworzy, między innymi jest wykorzystywany do tworzenia aplikacji webowych, ale nie tylko, może, bo spotkałem się z tym, że tworzone są gry, jakieś inne rozwiązania z pomocą tego narzędzia. Framework JavaScriptowy jest to system do renderowania, rendering system, który w bardzo przystępny i skrótowy sposób, niż jakbyśmy to pisali za pomocą samego JavaScriptu, pomaga przenieść to, co mamy w klasie komponentu do widoku komponentu. I to jest jedna rzecz i za pomocą data binding bardzo i change detection w bardzo wygodny sposób te klasa oraz ten widok się ze sobą komunikują. Do tego służy Angular. Jest właśnie narzędziem stworzonym do tego. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. Framework JavaScriptowy. Jaka jest architektura Angular? To jest z czego jest zbudowany Angular? Takich 8 jest podstawowych elementów składowych Angulara. Takim podstawowym elementem, o którym się często mówi, jest komponent. Komponent jest jakby podstawą, z którego zbudowany jest Angular. Natomiast na komponenty łączą się ze sobą, tworząc pewne moduły. Później, czyli mamy już dwie rzeczy. Później mamy template. Mamy też metadata, mamy serwisy, mamy directives, mamy data binding, o czym wcześniej wspominałem, i mamy dependency injection. To są tych 8 głównych elementów, które składają się na architekturę Angulara i tworząc, i one są powtarzalne, jeśli się z nich korzysta w świadomy i właściwy sposób, wówczas niezależnie jaki zespół by pracował, czy jaka firma nad daną aplikacją, ta architektura tych aplikacji w przypadku Angulara zawsze powinna być, przynajmniej tak uważam, powinna być na ten moment, że powinna być podobna dzięki tym elementom składowym architektury, bo to one tworzą taką szablonową, tworzy ta architektura, tworzy element architektury, tworzy taki szablon, który model, według którego można podążać. Jakiś Angular Flow to jest, co się po kolei wykonuje w momencie uruchomienia projektu Angulara. No, jakby to by było zademonstrować na podstawie jakiegoś projektu, ale postaram się. Dobra. No nie. W początku mamy plik, czyli otwiera się plik index.html. Wewnątrz tego pliku index.html mamy plik index.html. Wewnątrz tego pliku index.html jest uproot, ale to, czego tutaj nie widzimy, a co się odbędzie przed zamknięciem tagu body w momencie uruchomienia projektu, to jest plik main.ts. Main.js, ponieważ jest później po kompilacji TypeScript skompiluje do pliku JavaScriptu i później ten jest zawiera
jakby importuje app module, nie jakby, ale importuje app module. App module z kolei importuje app component wewnątrz klucza deklarację. Natomiast app component TS zawiera ten app root, dyrektywę app root, która jest widoczna tutaj. I teraz ten plik zwyczajnie ulega zmianie. Jest tutaj tylko index.html. Zostaje w takiej postaci. I tutaj wewnątrz tego app component HTML dodawane są różne child components. Cała aplikacja jest tworzona i ta cała aplikacja później jest tylko za pomocą takiej dyrektywy uruchamiana. Tutaj mogą być komponenty, może być router, outlet. Więc tak wygląda w skrócie work w Angular Flow. Jak działa change detection w Angularze? Change detection ma związek z data binding, czyli mamy data binding. Powiem pokrótce, czym polega data binding. Otóż data binding polega na komunikacji pomiędzy plikiem TypeScript a plikiem HTML tego samego komponentu, chociaż nie tylko. Pomiędzy, inaczej, jeszcze raz. Data binding polega na komunikacji pomiędzy plikami TypeScript a plikami komponentów, czyli HTML-u, template'a. Pomiędzy komunikacji pomiędzy modelem TypeScript class a template'em HTML-em view, czyli pomiędzy modelem a view, komunikacji pomiędzy modelem a view. I w momencie, jeśli nastąpi wewnątrz klasy, czyli wewnątrz modelu, następuje zmiana, czyli model ulega zmianie. Model state changes. Wówczas następuje change detection. Uruchamia się za pomocą biblioteki zone.js. Następują, wykonuje się pewne funkcje z tej biblioteki, które na nowo renderują ten view, te pliki HTML-owe, template'owe, odpowiedzialne za view. Więc tak działa change detection w Angularze. Z tego co mi wiadomo, Zone.js jest to biblioteka wewnątrz Angulara, nieodłączna, która występuje w każdym projekcie Angulara. I ta biblioteka odpowiada za właśnie wspomniany change detection. Nie wiem, czy poza tym o coś. Poza tym odpowiada za coś innego, ale na pewno odpowiada za, na pewno między innymi odpowiada za change detection. Kiedy gwiazdka, kiedy gwiazdka kwadratowe w dyrektywach? Otóż gwiazdka występuje w strukturalnych dyrektywach, czyli ng-if, ng-for, ng-switch-case, natomiast gwiazdy kwadratowe występują w dyrektywach atrybutu ng-class, ng-style. Co to jest data binding w Angularze? Tak jak wspomniałem wcześniej, data binding jest, polega na komunikacji pomiędzy plikami TypeScript, czyli model, a plikami HTML, czyli view. I teraz data binding może być łączona wewnątrz template'u. Data binding jest jakby egzekwowana za pomocą takich narzędzi jak property binding, event binding lub string interpolation. To są te mechanizmy, które za pomocą których te dane są przekazywane z klasy do, czyli z modelu do template'u, czyli view. Czyli tak na ten moment to jest tych 12 pytań. Tych pytań jest więcej. Mam gdzieś je wypisane i przy kolejnej okazji stworzę kolejny materiał z kolejnymi pytaniami.